Cześć, siemanko, z tej strony NZ. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy pracować w McDonaldzie. Słuchajcie, już teraz możecie zostawiać łapki w górę pod filmem, byłoby bardzo fajnie, także możecie subskrybować kanał, żeby nie przegapić żadnego najnowszego odcinka, możecie kliknąć sobie dzwoneczek. No i słuchajcie, chyba możemy zaczynać, nic więcej tej nie widzę w tym pomieszczeniu poza przyciskiem startującym całą mapę. Generalnie chciałem was też przeprosić za pewne odgłosy w tle, bo ktoś stwierdził, że zrobi sobie remont i nie mam na to wpływu, więc troszkę hałasu będzie. Słuchajcie, czy mam shadery wyłączone? Tak, wyłączone, więc możemy startować, słuchajcie. Okej, dostałem nóż. Marchewka na patyku, na samym wstępie. Hello and welcome, my name is Josh and I am the manager here of At order up. No dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że pracujemy na McDrive'ie w ogóle i będziemy musieli przygotować ziomkowi. Co będziemy musieli przygotować mu? Hamburger. Aha, na razie nie ma żadnej informacji. No dobra, po prawej stronie widzę, że mamy jeszcze 15 klientów. Możemy mieć też złych klientów, jeżeli będziemy chyba robili coś zbyt wolno. I możemy też zarabiać hajs. Słuchajcie, było napisane, żebym wziął sobie ze skrzynki surową wołowinę. Więc w porządku, rzućmy sobie to na płytę indukcyjną, chyba tak się to nazywa. Raczej nie jest to zwykła taka piekarnik, nie. Zwykła kuchenka, właśnie tak, słuchajcie. No dobra, coś się z tym stanie, generalnie bardzo fajnie to wygląda, wam powiem. Naprawdę bardzo fajna mapa. Nie wiem, ile czasu zajmie obsłużenie aż 15 klientów. Na kanapkę sobie położyłem wszystko. Okej, po lewej stronie. Teraz muszę zająć się serem. Muszę go pokroić 10 razy powoli. Oh, the fuck. No dobra, słuchajcie. Realnie mamy tutaj 15 klientów, tak jak mówiłem, do obsłużenia, więc jest ich troszkę. Okej, pokroiłem sobie ser. Możemy z powrotem palnąć to na kanapkę. I nie wiem, czy uda mi się to dokończyć, więc jeżeli nie dokończę, po prostu wrzucę wam link do mapy w opisie, będziecie mogli sobie ją pobrać i wtedy dograć to do końca, czy w ogóle się dowiedzieć, jak to wygląda na samym końcu i tak dalej, czy źli klienci będą naprawdę bardzo źli, chyba że pójdzie to w miarę sprawnie, szybko, no to wtedy dokończę całość. Okej, musimy umyć to, bo to była brudna sałata. Okej, muszę poczekać 10 sekund, tak? Dobrze przeczytałem? 5 sekund! Okej, mam, świetnie, okej. I co teraz z tym mam zrobić? Na kanapkę? O, od razu na kanapkę. Myślałem, że trzeba to jakoś bardziej pokroić. No dobra, słuchajcie. Teraz mamy do wyciągnięcia pomidora. Okej. Ze skrzynki pomidor musimy go sobie podzielić na 4 części. Okej. Świetnie. Co dalej? A, już kanapka jest gotowa. Ej, grab. Generalnie to tak jakbym był SpongeBobem i pracowałbym w kraboburgerze i robił kraboburgera. Okej. Co teraz? Halo? Bo nie przeczytałem? O, fuck, frytki jeszcze muszę mu zrobić. No dobra, świetnie. Są zamrożone? Wow, czemu w ogóle te frytki były razem z opakowaniem zamrożone? Nie ogarnię. No dobra, słuchajcie, ale naprawdę świetnie to wygląda, ile to jest rzeczy. Fajnie, fajnie, ej. Co jeszcze teraz? Zrobię mu frytki, tak? Kiedy możemy je wyciągnąć? Ile czasu to musi się robić? Aha, to będzie się robiło, musimy zrobić mu napój. A skąd mamy wziąć napój? A tutaj mam faktycznie, słuchajcie. O, frytki się już skończyły. Mamy kubek, musimy nalać mu picia. Okej. I się wlewa wszystko. Wow, ale to świetna mapa, naprawdę wam powiem. Świetnie to jest zrobione, nie spodziewałem się, że aż tak będzie to wszystko zaawansowane. Bo na samym początku, oczywiście tak jak widzieliście, ogarniałem, że tam jest bułka i tak dalej. Przedtem sobie, żeby zacząć, co na tej mapie faktycznie mogę znaleźć. Ale jest fajnie, nie powiem. Okej. Dobra, chyba gotowe wszystko. Tak? Już? Zakończyłem cię, kliencie? Możesz jechać. Ej, halo. Czy coś muszę mu jeszcze dać? Aha, na guzik muszę kliknąć. Nie wiem, czy w niego trafią. Halo. Ej. Aha, dobra, udało się, puknąłem. Dobra, pojechał. Już mamy kolejnego teraz ziombla? Okej, zostało 14, mamy 20 dolców. Nie widzę żadnego zdenerwowanego klienta. Okej, co byś chciał, kolego sympatyczny? Opowiadaj, to ci przygotuję coś fajnego. Oj, Ameluś, idę do ciebie, za moment będę. No i dobra, słuchajcie, mamy kolejnego klienta, który chce chicken burgera razem z frytkami, więc dobra, surowego kurczaka też tutaj? O, też tutaj, to faktycznie myślę, że wiecie, w mikrofali odgrzejemy, nie będzie problemu, też będzie smaczny i soczysty, nie? Okej, niech to się picze.
Zobaczymy co dalej, frytków na razie chyba nie mam, tutaj też się nic nie pojawiło, więc muszę poczekać aż mi się upiecze ten kurczok. Okej, mamy to. Dobra, co dalej? Aha, no znowu musimy umyć sałatę, żeby takiej brudy nie dostał. W ogóle, dlaczego ta sałata jest taka uwalona w czerwone kropki? To, nie wiem, czy to jest ziemia, czy może to już jest pleśń, nie? Ale nieważne, ważne, że sobie zje i będzie mu smakowało. Chociaż tak patrząc na niego, wątpię, żeby robiło mu to jakąkolwiek różnicę, nie? Co on chce? Jeszcze jedno? Halo, to ile będzie tego żor? Bez jaj, tyle sałat naraz? Okej, 5 sekund. Niech mi się to ładnie umyje. No dobra, mamy to. I lecimy. Dobra. Coś jeszcze kolega by sobie życzył tutaj do tego? A tutaj mamy coś. Dobra. A co to jest w ogóle? To jest marchew? Ni. Boczek? Nie, marchew faktycznie, słuchajcie. Okej. Dziwny burger, nie powiem. Z marchewką? No dobra, to kto co lubi, dowisz. Dobra, skończone. Aha, jeszcze frytki ziomek chciał. Dobra, muszę dać mu frytki, bo podejrzewam, że gdybym zapomniał czegoś mu dać i bym go od razu odwołał, to raczej nie byłby zbyt zadowolonym konsumentem, nie? Więc spoko, muszę się sprawdzić jednak w tej pracy, bo kurde, no jednak tutaj gdybyśmy... Gdybym ogarniał robienie hamburgerów w maku i moi klienci byliby zadowoleni, to mam szansę na piękną przyszłość. Dobra, chyba wszystko, nie? Coś do picia chciałeś? Nie, nie chciałeś nic. To lecisz stąd, okej? Okay? 20 dolców. Świetnie, dobra. Kto będzie kolejny? Zostało mi jeszcze 13. Ej, królik tam biega, może królik będzie coś chciał ode mnie. Cześć stary, co byś chciał? A. Nie dostałem informacji, to byś chciał, wiesz? To taki problem, ci powiem troszkę. I nie widzę. Halo, jest chicken burger, są frytki, ale ty co będziesz chciał? Ja nie wiem, no nie widzę. Może samego burgera, halo. Ej, co byś prosił? Proszę jej powiedzieć. A wiecie co? A mogę go od razu odwołać? Będzie zadowolonym klientem? Czekajcie. No, spadaj. Załatwione, to już z głowy. Okej, widzicie, czy on faktycznie nic nie jest, po prostu go... Z tego wyrzuciłem dalej. Okej, teraz koleś będzie chciał podwójnego cheeseburgera i sok pomarańczowy. No dobra, no to róbmy, no to pracujmy. Świetna praca, wam powiem. Ale mimo wszystko mapa jest naprawdę bardzo fajnie, kurde, zrobiona. I to mamy różne tak naprawdę rzeczy, które możemy przygotować. Ciekawy jestem, co będzie, gdy któryś z konsumentów będzie niezadowolony. Co on będzie mi tutaj robił, nie? Czy będzie mi coś psuł, czy coś? Nie wiem. Okej. Mięso mamy. Więc dobra, co jeszcze chciałeś tutaj? Aha, ser, no dobra, to świetnie. Pokroimy ci ser. Wrzucę ci do kanapki. Dobra, mamy ser. Chciałeś podwójny, nie? To dwa razy ser chyba powinienem ci pokroić. Aha, podwójnego. Tego normal. Alo. Hej, kolego. Kolego. Ej. Gdzie on poszedł? Pojechał w ogóle, nieważne, że ja robię mu kanapkę, nie? Ola, nieistotne po prostu. No dobra, no ale to dokończę chociaż tego burgera, to ty go dostaniesz. No, może tak to miało być. I dlatego będzie niezadowolonym konsumentem. Okej, okay, cebulę mamy mu pokroić, tak? Dobrze mówię? Czy umyć cebulę? Bo nie jest napisane, nie? Więc nie wiem. Nie, z tym się nic nie robi. A dobra, a gdyśmy to pokroili sobie tutaj? A faktycznie, zobaczcie, można, można. No dobra, to dawaj to tutaj na kanapkę. Jedna mi została. Ej, halo. To co teraz? Jeszcze jedną mam. Dobra, nieważne. W każdym razie jeszcze napój mam, musimy mu dać. Więc jeszcze... I odjeżdżaj, proszę, zostań. Boże, chciałbym, żebyś był zadowolonym klientem, żebyś do szefa nie donosił, że... że odwołujesz klientów. Fuck. O co chodzi w ogóle. Dobra, trzymaj. A faktycznie, napój trochę inny. No! No i baja, no jest zadowolony klient kolejny. Okej, okay, przynajmniej tak to wygląda, nie? 74 dolary już zarobione. Cześć! Co byś chciał? A. Bo nie mówisz do mnie i tak ciężko mi się zorientować, co byś faktycznie chciał zjeść, stary. Halo? Nie, no to lecisz dalej po prostu, no. Jeżeli niczego nie chcesz, to... O, widzicie, co drugi po prostu tutaj... Co drugi klient będzie faktycznie coś chciał, niektórzy nie potrafią mówić, na to wychodzi. Okej, okay, normalnego cheeseburgera i co? Frytki i napój pomarańczowy. No dobra, niech będzie.
Tylko czemu wszyscy płacą po 20 dolców, a na przykład niektórzy chcą więcej? Ja bym zażądał więcej, bardziej, że ja to robię, kurde, to jest jeden z najlepszych hamburgerów, jakie kiedykolwiek jadę w życiu, a płaci mi tylko 20 dolców, to... Nie, dobra. Położmy to tutaj. Tu nic nie mam, czyli znowu musimy pokroić ser. No dobra, zdajcie. Zobaczymy, ile uda mi się tej konsumentów ogarnąć. Też widzę, że nie idzie aż tak źle, bo kurde, jednak co drugi nic nie chce. Po prostu podjeżdża i leci dalej. Być może się rozmyślił, nie wiem, odgłodniał czy coś. Okej, mamy. To wrzucam ci to tu. Jeszcze zwykłego arbuza, czyli tak jak było na samym początku. Frytki. Fajnie, że jeszcze zostajesz, że nie pojechałeś jeszcze stąd. Dobra, jeszcze napój. No i git. Coś musi być z tymi niezadowolonymi klientami, wam powiem, bo żaden mi się nie pojawia, dwóch już gdzieś tam odrzuciłem. Jestem ciekawy, co tutaj teraz będzie. Kurde, deszcz pada, stary, nie mam daszku tutaj nad tym wszystkim. No niestety, no zmokniesz, co zrobisz, no. Okej. Świetnie. Trzymaj. No jak najbardziej zadowolony, słuchajcie. Okej, czy kolejny też będzie coś chciał, czy znowu w ogóle mnie oleje? Widzę, że chyba mnie oleje. Czekajcie, a podejdę do niego tutaj. Halo, co byś chciał, kolego? Mów mi. Co byś chciał? Dobra, nic, odwołany. Czy kolejny będzie coś chciał? Tak, normalny już będzie coś chciał. Normalnego cheeseburgera, frytki i napój pomarańczowy. Znowu? Znowu to samo będzie żor. Czemu? Zresztą to inny w sumie, nie? Został mi 8, więc no dobra, słuchajcie. No zobaczymy. Ciekawe jestem, co będzie na samym końcu. Czy dostanę awans i zostanę jakimś innym, czy... Czy po prostu wyleją mnie z roboty, bo połowa klientów odjeżdża głodna i mi płaci? To w ogóle jest bez sensu. Dobra, dawaj to. Tutaj lecimy. Co dalej? Teraz chyba ser będzie znowu. No dobra. Nie, faktycznie jestem ciekawy, czy mnie wyleją z roboty za to, że faktycznie oni mi płacą. Ale nic z tego nie mają, nie? Bo oni niczego nie jedzą w zasadzie. Dobra, dawaj. Wyczyścimy to. Nie wiem, czy przypadkiem mapa nie jest w jakiś sposób zbugowana. Czy... Nie wiem. No zobaczymy w każdym razie. Na razie wszystko działa chyba tak, jak powinno, mi się wydaje, bo wszystko się pojawia, więc no... No ciekawe jest, co dalej. Okej, arbuz. To już na pamięć po prostu mogę lecieć z tym wszystkim, wam powiem. Okej, chciałeś jeszcze frytki i napój. No dobra. Niech będzie. Kolejny ziombel będzie chciał to samo. Może coś wyjątkowego byś chciał? No nie wiem, no wymyśl coś. Bądź oryginalnym klientem i wymyśl coś fajnego, a nie... Cały czas hamburgery i hamburgery, to samo będę robił. Z jaj. Okej, niech napój mi się naleje, potem fryteczki po kolei i mamy kolejnego z głowy. Tylko co to jest w ogóle? Cebula, nie? Chyba, moim zdaniem. Okej, bierz ten napój. Już się nalało, możesz go wziąć. O, no i świetnie. Dobra. I kolejny zadowolony klient. 154 dolary już zarobione. I wiecie co? Widzę, że kolejny klient też nie będzie chciał ze mną rozmawiać już. Nic nie chcę po prostu. No to odwołaj, no co? No, to nie będę się prosił, kurde, no bez jaj. Okej, ten chce chicken burgera z frytkami. No dobra, słuchajcie, w końcu coś innego, w końcu coś się dzieje. Zostało mi 6. Naprawdę jestem ciekaw, co będzie dalej, gdy to skończę. Fajnie. Myślałem, że po prostu, wiecie, to będzie dłużej trochę trwało, bo jednak to jest 15 klientów. Nie spodziewałem się, że połowa w ogóle nic nie będzie chciała, po prostu zajedzie, spojrzy w okienko, naje się wzrokiem i pojedzie sobie dalej. Więc, no dobra. Okej, co byś chciał jeszcze? Dobra, weźmy sobie sałatę. O, tutaj będzie trochę inaczej to wszystko wyglądało, nie? Po tym, gdy umyję sałatę, chyba dwie sałaty tutaj nawet były? Z czego ja pamiętam? Chyba tak było, nie? Tak, dokładnie, dwie sałaty. Okej, i na końcu będzie marchewka jeszcze. O ile dobrze kojarzę. A mogę mu wrzucić to do tego, do kanapki? Ja dupa, nie mogę. Szkoda, bym mu wrzucił. Okej, weźmy, dajmy jeszcze sałatę. Marchewkę trzeba pokroić. No i git, będzie z głowy. Szkoda, że pada, ale w zasadzie taki klimat, nie? W robocie, 8 godzin. Fajnie, fajnie. Okej, wszystko, nie? Będzie. Aha, chciałeś jeszcze napój. A nie, nie chciałeś napój, chciałeś frytki, ziom. No dobra, to niech będzie, to zostaniesz frytki. Już ciemno się zrobiło. Wydaje mi się, że powinniśmy zamykać już ten klub, ale... Nie klub. Bar, powiedzmy. Restaurację. O ile to można nazwać jakoś restauracją, nie? Jeden pracownik. Hamburgery do picia tylko coś, nie? Więc powiem, że no... Jakoś specjalnie dużo tego nie ma.
Dobra, kolejny zadowolony klient, 20 dolców padło, jeszcze zostało 5 i widzę, że kolejny znowu nic nie chce. Czemu tak jest, że coś się jakoś buguje? Chyba... W ogóle przyjechał nawet nie spojrzał na mnie. Okej, okay. Podwójny cheese... Spróbujmy coś zrobić. Ile zrobię hajsu? I czy uda mi się wkurzyć mojego klienta? Zróbmy tak. Zróbmy surową wołowinę. Zrobimy mu połowę hamburgera i mu to damy, albo na przykład daję mu bez frytek. Ciekawe jestem, co wtedy się stanie, jak to będzie wyglądało. Czy będzie faktycznie zdenerwowany. Zostało 4, podejrzewam, że następny znowu nic nie będzie chciał. Więc tak naprawdę zostało nam 2 klientów, których by trzeba było tutaj ogarnąć, więc dawaj. Okej, okay, weźmiemy jeszcze... Jeszcze damy mu ser. I poza serem już damy mu wszystko, już koniec będzie. Dostanie sobie taką bułkę. Okej, okay. Czekajcie, dobra. Ja nawet nie kliknąłem, słuchajcie. Ja nawet nie kliknąłem. Nie znać się, nie zmienili konsumenci, ej. Trzymaj. Wziął, pojechał, 20 dolców dostałem. Co się będę kłócił, słuchajcie, no. Ja pierdzielę, dobra, kolejny pojechał w ogóle. Double cheeseburger. No dobra, no to teraz zrobię to tak, jak powinno być już. Zostanie mi... Znaczy temu damy, tak? Kolejny nie będzie nic chciał i chyba się zakończy, więc... Ciekawe sobie, co będzie faktycznie na końcu. Ale teraz zrobimy już dobrze tego hamburgera. Poprzedni klient faktycznie mógłby być niezadowolony. Dostał burgera z samym mięsem i serem, więc no, ja bym się zdenerwował, wam powiem. Co by nie było. Dobra, mamy to, mamy... O, coś innego teraz w końcu widzę. A, to się robiło tak tutaj. Okej. Okay. Teraz chyba ser. Co on chciał tam jeszcze w ogóle? Aha, i napój. No dobra, spoko, może być. Oj. Chyba pomyliłem zadanie, wam powiem. Chyba nie miało tak... O Jezus, co się dzieje? Jeszcze więcej mięsa? Coś mi wyszło ewidentnie, wam powiem. Chyba sera nie miałem tu dawać. On sobie po prostu tak tam leżał, mi się wydaje. I... To chyba będzie mój ostatni dzień w pracy, mam wrażenie, wam powiem. Coś idzie nie tak, ewidentnie coś idzie nie tak, ale on wydaje się być... Nie, w ogóle nie przejęty tym, nie? Okej, okay, coś mi wyszło, ej, halo. Ej, coś mi idzie. Coś tutaj zrobiłem, dobra, jeszcze tylko napój mu dam. Dobra, naprawiłem tą kanapkę, nic się nie stało, kolego, spokojnie, dostałeś ser 2 razy i parę innych rzeczy. Świetnie, świetnie, super. Tylko czemu ser wtedy się tutaj pojawia, wtedy go nie było, nie? No nie wiem czemu tak. No ale dobra, trzymaj picie i spadaj. Zostało mi... Okej, okay, ostatni konsument, $260 zarobione. Z tym, że ostatni znowu nic ode mnie nie chce, więc... Jedziesz. Okej, okay, 0. Okej, okay, i co? Dobra, obsłużyłem 15 ludzi. Aha, i mam tutaj... Did you lose? Aha, no dobra, faktycznie to jest napisane, czy jakiegoś klienta straciłem. Być może chodzi o to, że muszę to szybko robić. Straciłem faktycznie wielu klientów i zarobiłem $280 tylko, więc no... Znaczy w zasadzie to jest dużo, nie? Ale no dużo klientów też mi odjechało, mogłem więcej zarobić. Więc słuchajcie, ja wrzucę wam mapę do opisu, możecie ją sobie pobrać i zobaczyć, czy uda wam się więcej zarobić. Czy będziecie lepszym kucharzem. Kucharzem ode mnie. Tak więc, no mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, możecie wbijać na fanpage'a. Możecie także zasubskrybować mój kanał. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak więc, siemanko, cześć, pa, pa.